Hej, hej, powracamy do serii Plague Tales. Kolonacja, część druga. Nigdy tak nie wiem, a to no już za późno. Tak jak była ostatnia mowa, kończymy grę. Teraz robimy, jak widać, zabij Vitalisa. No, co może być na pewno trudne, bo tak jak Hugo jest w drugim stadium. Do końca nie wytłumaczyli, co zrobi drugie stadium. Nawet nie wytłumaczyli, co, czym się te stadia różnią, ale zobaczymy. C'est un élève doué. Dommage qu'il ait oublié qui lui a enseigné tout ce qu'il sait. Ferme-la, Dieu! On est venu pour ne pas écouter tes discours. Et pourtant, regarde, marchons vers toi comme des brebis égarées vers leur berger. Ça suffit, Vitalis! Vous êtes seul! Rendez-nous notre mère, ou bien... Ou bien quoi, jeune fille? J'ai encore des choses à enseigner aux porteurs, ainsi qu'à ses amis. Vous êtes si touchant. Merci. Merci pour votre candeur. Les entendez-vous? Les anges. Les anges du nouveau monde. Reculez! Lui est-il? Viens. Lucas. Lucas, Mélie, restez là. Non, je peux t'aider. Je peux. C'est notre sang, Mélie. D'accord. Achève-le. To są te nowe szczury. Rassemblez-vous et avancez. To są nasze szczury. Ils ne s'arrêtent pas. La lumière les arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment. On doit essayer. C'est notre seule chance. Vous êtes venu me défier. Moi. Oh. Fuck. Szczerze nie przeczytam, co napisze o Imperium. No bo może to przeczytał to Imperium. Poprawi się. Okay. Dobra. Il les regroupe. La lumière les arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment? On doit essayer. C'est notre seule chance. Vitalis Bénévent, porteur de la prime Avagna, couronné par le sang. C'est le sang de mon frère. Vous êtes un usurpateur. Elle a raison. Aha! Incroyable! Oui! Bravo, Hugo! On va lui montrer! Aha, i na tym to będzie to polegało! Regardez s'éteindre ce qui reste de votre lignée! Laissez-les! Boom! Ale tak, muszę to gasić! Nie! Fuck! Dobra, czyli na to muszę to gasić. Dobra. Czyli tak, to działa na tej zasadzie. Ja to gaszę. A jeszcze nie. No to jest! W ostatniej chwili. Oui! Brawo, Hugo! On va lui montrer! Regardez, Béatrice! Regardez cet homme! Dobra, to tak, to zróbmy. Regardez-vous, Vitalis! Laissez-les! Ce sont des enfants! Faux! No co jest? To jest relik de l'ancien. Arrêtez ça! Dobra, jest! Szczury.
No gdzie? Dobra, udało się. Dobra. Dobra. Nie, nie. To jest coś zbyt prosto to idzie. Dalej. Jesteśmy. Hugo! Może jest troszkę za blisko mikrofonu. Mam w niego coś strzelić? Que crois-tu faire avec ce jouet? Nie. Je suis le bras armé de la macula. Nie suis ta kamisia, fuck! W ostatniej to chwili właśnie przeczytam, nie suis ta kamisia, jak mnie uderzyło. Dobra, tutaj mam biegać. Na siebie mam pierwsze, dobra. Jest teraz bezbronny, co mam to zrobić? A! C'est impossible! Tu vas payer pour ça! Venez à moi! Venez nourrir le premier sang dans la certitude! A ja może mogę. Ty może coś fajnie. Co on robi? Zaraz i na przykład. Fuck! Ce n'est pas possible. Aha, to jest.
s'abattront sur la vieille. Znaczy tak, ja potrzebuję jeszcze to. Dzięki, że szczurki mnie obroniłyście. To jest skomplikowana walka, jest strasznie trudna. To jest od pierwszego. Czy od drugiego? Od pierwszego. Dobra, w ostatniej chwili. Dobra, on teraz robi ten trik z wirami. Nie, cios mieczem. O, nawet w fajnym miejscu uderzył, bo mam dużo miejsca. To jest tak, tu niech mi walnie. Tu. Tu niech mi walnie. Dobra. Aha. Dobra. Zrobimy tak. Tu. O nie, nie, nie. Dobra, trzeba zrobić tak. Muszę być tam. Bo to trzeba mądrze sobie jakby poukładać, jak to ma wyglądać ta walka z nim. Czyli patrzę. Tu. Niech mi tam uderzy. Teraz tu niech mi uderzy. I teraz, żeby prosta ścieżka. C'est impossible. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Venez nourrir le premier sang. On będzie uderzał. On musi mi tu uderzyć. Dobra. Tu. Teraz wir. Wir chce tu. Dobra. Musi wir chce jak najdalej. Chcę go tu. Dobra. I jedziesz. Jest. Dobra, szybko, na ten koniec. Tu chcę cios. O fuck. Wir chcę cios. Możliwe, że trochę zrąbałem z tym wirem. O nie! O nie! Czyli teraz jest cios, wir, dobra. Tu i tutaj mi zrób cios. Tu. Kamień.
W ogóle zauważyłem, nasze są szybsze. Dobra, co tu? Dobra, chcemy cios, tu chcemy cios. No nie! Tu chcemy cios, tu. Tam, super. Dajesz? Dobra. No to jest tak, tu jeden wir. Jest. Tu chcę drugi wir. Jedziesz. Będzie. Dobra. Teraz tu znowu. No. Tu. Dobra, jest. Teraz cios. No i jestem w dupie. No nie! Ja tu nie mam gdzie uciec. Ja jakoś mogę te szczury odwrócić ich uwagę? O, to już jestem w dupie. Naprawdę w tej walce trzeba strasznie myśleć. Nie lubię tego. Chyba tu. Czy ja nie mogę naprawdę tego w żaden sposób? Dobra, i teraz jest cios. Wir. Wir. Dobra. To. Szczur go nie chronią. Dobra. Znowu trzeba tak stanąć.
leci. Chyba tu. Zahaczyłem tylko troszkę. A to jest głupie, bo ja przed normalnymi szpilami mogłem uciec. Przed tymi nie mogę. Na te szczury nic nie działa. To już jest troszkę irytujące. Ale on w tej następnej fazie, to on już tak równo napierdza za. Fuck. Zapomniałem. A z drugą stronę, z drugą stronę. Tam. Teraz tak. No czemu? Ale... A ktoś mi wytłumaczy czemu? Tak, ale nie wiem, czy zauważyłeś, ja wcelowałem w ten ogień, tylko mi nie zaliczyło, że rzuciłem. Na koniec pies. Tak, ja jestem głupi. Jestem głupi, bo ja się upieram, że ja muszę strzelać, a nie wspominam o takiej prostej rzeczy jak rzucaj. Teraz ten najgorszy moment.
Utusini! Próbuję się przesuwać. Najbliżej jak się tego da tu. Przesuń się trochę. Całkowicie na drugą stronę biec. Tutaj gdzieś. Co tak, gdzieś tu. No ta, super. Ojejku, ja nie pamiętam jak ile tego jest. Przepraszam, że to już jest naprawdę 25 minut walki z nim. Teraz ta misja sobie ze mnie zażartowała. Dobra, tam idą, już tam może być. Et mes serviteurs célébreront vers le firmament! Revenez, mes filles! Revenez vers votre mère! Nie, nie zobaczymy. Tylko też. Ciekawe, co jak zbije kogo, zaraz. Ne me laissez pas! Non! Non! C'est impossible! Tu vas payer! Dobra, tak, tak sobie muszę włączyć. Venez à moi! Venez nourrir le premier sang dans la certitude. Tak, wiem co zrobiłem. Już nie krzyczmy. Ale ta walka. Nie, jest kuźwa prosta. Chyba za bardzo nie ma znaczenia, jak to stawimy. To jest tylko taka nauka, że o, musisz wiedzieć, mądrze jego ataki ustawiać, bo cię wiesz. Co dzio? Udać cię pokoń. Dobra, już mogę iść. No i teraz tak. Tu. Tu. Jejku. Ja też sobie pozwolę, raz, dwa. A ja może mogę je gasić, bo one są ogień na mnie. Nie boję się światła. Dobra, nie przestaję tą teorię. Dobra, jeszcze. Dobra. Czego się przestraszyły? Wiecie co to jest wkurzające, że ja się o wszystko potykam, bo nagle trzasz walnął gdzieś i kurwa ta skrzynka nadal stoi. Mam pytanie, nie można od tego trzeciego sekundy, bo to nie ma zabawy jak się nie powtarza 20 razy jednego sekundy.
Ja pierdzielę, moja własna głupota na narzekanie. Bo to jest zabawne od 20 tysięcy w ten moment. I znowu stanie się zjadne. Jaka zabawa! No ja już bym powiedział, że to leci tam. Dobrze, że ja nie... Też nie wiem, gdzie on leży. Też nie wiem. Dobrze, że nie jestem z Kranerem. Zajebiście, Jugo, nic się nie dzieje. Ah bah. Non, mes anges. Plus rien ne protège Amicia. Non, c'est impossible. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Venez nourrir le premier sang dans la certitude et la paix. Attends, Amicia. Tu... Bo ja coś czuję, że ja mogę je gasić. Ale to jest tylko moje przypuszczenie. O! Super. No, ale kumacie! Wybiegłem już, nie było mnie w tym kółku. Tak i tak cię te szczury gonią. Nieważne co zrobisz, ty się od tych szczurów nie uwolnisz. Bo one są lepsze! Ja bym to zrobił! No tylko jakby oczywiście nie jakieś dumne mechaniki w stylu on ma szczury, których się ty nie możesz uwolnić. Albo bym się nie zapatrzył. Głowa w betoniarce! Kompresor, ja pierdolę. No ja kurwa, czemu on? Ja zasadzę się, bo dzisiaj dał mi tą walkę. Jutro ją skończę. Tak i tak wyjdzie na moje. Dobra, mówię teraz o chce. Dzisiaj ostatni raz próbuję. Jeśli mi nie wyjdzie, to jutro próbuję. No ja tych szczurów nie mam szansy im zrobić. Dobra, trzeba Jugo. Jugo szukać, bo on zbieg jedzie. Trzeba słuchać tylko Jugo i Amicia. To jest, jak mówię, że to moja ostatnia próba, to nagle ja to zrobię, no nie? Dobra, najgorszy moment. Biegnij. Tu. Tout à vous.
zdąży, zdąży. Jest. Ile są defensy? Jest? Jest! Mówiłem, w momencie jak powiem, że kończę, to mi się uda. Zabiliśmy. Inkwizytora. Nie papier. Ja z tego nie mówię. Hugo, nie. Hugo, nie. Hugo! Calme-toi. Oni mają już tych... C'est fini. On nie ma już tych, nie wiem, żył? Co on widzi? Szczerze, nie wiem jak to rozumieć, tą końcówkę. Tego w ogóle nie kumam. Że to ma, nie wiem, znaczyć, że jakoś to będzie miał, Hugo będzie miał jakąś takie... Nie wiem, ty... No bo zabił go, no dobra. Zrobił coś w teorii dobrego. Ale... Dlaczego? Bo to ewidentnie ma jak, będzie miał jakiś wpływ na Hugo. Znaczy, ja wiem, że nie będzie kontynuacji tej gry. A może będzie, może... Co wiem, gra się dobrze sprawowała, chyba. Na pewno dziwna była. Była, nie wchodziła niestety właśnie w kategorię gier horror. No a pod koniec się zrobiła troszkę bardziej akcja. Teraz mam 2 dni, żeby pomyśleć, w co będę grał następnego. Bo mam to przyjąć. Powiem tak, klimat fajny. Na pewno pokazuje coś, co nieczęsto widzimy, czyli temat plagi. Tego w ogóle za dużo nie ma. Zabaw na Konajczu jedynce był temat plagi, ale nie taka. Zacząłem chyba 35 minut prób nauczenia się go unikania i walki. Ja to zostawię, bo to są moje wkurwy, moje wszystko. Ale bardzo mało ludzi brało w porównaniu z innymi grami. Bo tak, bo to było debiutanckie. A jeszcze coś będzie. To też będzie razem. Przecież to najpierw będę takim hamem, żeby to rozdzielić. A nie wiedziałem, że jest 17 rozdziałów. To jest coś w samym formie epilogu, że może to będzie wytłumaczone. Najbardziej mi tego Redwicka jednak żal, bez obrazy Artur, ale ciebie jakoś tak za bardzo nie miałem czasu poznać. Oprócz tego, że rzucili Inkwizytora beczką, albo bombą. Jest ta babcia? Tak. Allez, on y va. Est-ce qu'on a tout? Oui, c'est tout ce qu'avait demandé Luca. Elle va aller mieux, maman, avec ça? Ça va aller, Hugo. Elle est solide, maman, hein? Comme toi. C'est vrai. J'ai hâte qu'on retrouve un nouveau château. Eh ben, t'as pris des goûts droits, toi. On verra ce qu'on peut faire. Il faut d'abord qu'on quitte la région. No dobra, czyli wszystko wróciło. Alors, tu as pu retourner chez toi? Oui. Le nid est toujours là, mais il est vide. J'arrive pas à croire. Oh, Amicia, vraiment partie. Regarde. Une chance au tir. Pas moi. Ma sœur, c'est la meilleure à ça. Hein, Amicia? Bon, d'accord. Allez. Bien, bien. La règle est simple. Vous avez 6 pierres, 6 tirs possibles. Il vous reste plus qu'à toucher le plus de cibles. Vous êtes prête? Ah. Prête. Allez, Amicia! Jeden. Oui. Hihi.
Jeszcze jeden jest. Tutaj go widzę. Hey, vous savez y faire, hein? Vous avez gagné une pomme. Et tout mon respect. Oui, Amicia! Bravo! La pomme est pour toi, Hugo. Tu es mon meilleur public. Oh, merci! J'avais faim! Comme d'habitude. Hey! On célèbre le troisième jour sans rat aujourd'hui. Il y a une petite foire au bout de la rue. Allez, je t'aime. Une foire! Une vraie foire! J'ai jamais vu une foire! Hugo, Lucas nous attend. On doit pas trop traîner. Mais c'est une foire! Hugo! Bon, mais on reste pas longtemps. Co mnie, coś się musi stać, bo to nie może być aż tak fajnie. Hey, regardez! Oh, le petit. Oh, non. Non. Non, petit, tu peux pas rentrer. Mais pourquoi? Parce que tu peux pas. Comme ça. Eh, hey, il y a un problème? Le problème, c'est qu'un gamin et sa sœur sont recherchés dans le coin. Par des gens importants. Ici, on n'aime pas trop ça. Vous voyez? Je vois très bien. Hugo, viens. Oh. Mais la foire. Viens. Troszkę nie fajnie. No dzięki nam przecież nie ma szczurów. Wszystkiego się pozbyliśmy. Eh, hey, Hugo, quoi? Le premier qui arrivera au chariot gagnera 20 pommes. 20 pommes? Mais tu me battras jamais. Hein, la limace? Alors là, tu vas voir. Ah ouais? Alors à 3. 1, 2, 3. Eh! Tiens, c'est jaki mały jest szybki! No mam pytanie, tego się nie da biegać, prawda? Bo go dogan... D'accord, t'as gagné. Ale ewidentnie widać całkowicie inne podejście do siebie już. On est là, Lucas. Est-ce que tu as tout? Le mille pertuis, l'aubépine, la... Oui, j'ai tout. En route. Bien. Amicia? Oui? Pourquoi il me regarde comme ça? Mélie, elle me regardait pareil. Et puis elle est partie. Parce qu'elle m'aimait plus. Hugo, elle... Elle avait d'autres choses à faire. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Bałaś. Est-ce qu'elle va dormir encore longtemps? Elle doit récupérer des forces. Mais avec les herbes que vous avez achetées, elle ira vite mieux. D'accord. Chociaż Lucas z nami został. Eh, Hugo? Quoi? Tu me trouves jolie comme ça? Ce que t'es vilaine! Ce que t'es vilaine! Oh, vilaine? Moi? Tu ressembles à une grosse mouche! Oh, une mouche? Ta propre sœur? Oh, cela mérite châtiment! Chociaż się w końcu zachowują tak jak braci siostra. Bo na początku było faktycznie czuć, że Amicia jest bardzo zazdrosna o matkę. Tak, Amicia była bardzo zazdrosna o to, jak ile czasu matka poświęca Hugo. Że niechętnie mu pomagała, opiekowała się nim na początku, ale czym dłużej się go... Bo nie zrozumiała, że to jest jego jedyna rodzina i musi go pilnować. Ale szczerze... Inkwizycja się nie kończy tylko w Paryżu. Fajny byłby motyw, na przykład kilka lat później, gdzieś indziej nas ściga Inkwizycja. Takie pisałem prawdziwe napisy, tak. Tu się zgodzę, gra jest fajna. Może nie wspaniała, świetna, ale fajna, naprawdę fajna. O, jest ta fajna lista dla tych wszystkie dzieci, co się urodziły podczas tworzenia gry. Tylko nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to jest fajna akcja podobna.
znaczy no nie podobno, to jest fajna akcja. Nie wiem, czy to ci się wrzucę, chyba nie. Już jest tak... Prawie trzecia w nocy. Ja miała wady. Miała wady, to tak naprawdę... Co bym zmienił? Troszkę te wspomaganie tego celowania troszkę zmienić, bo czasami naprawdę mnie denerwowało, że mi się wydawało, że już jest, a tu nagle wylatywało. Jakieś takie jeszcze podpowiedzi, bo ja często na przykład nie wiedziałem, co mam zrobić. Musiałem szukać przypadnika, sumiłem, że jestem głupi, bo byłem głupi, bo okazało się, że nie widziałem takich podstawowych rzeczy, ale były takie momenty, że ja faktycznie stałem, włączałem to nagrywanie i tak stałem chwilę i się rozglądałem. A może tu, a może tam, i będę szczery. Nie zliczę, ile razy zginęłem. Po prostu zginęłem, bo wpadłem na coś, na jakiegoś szczura, szczur mnie strzał. Właśnie to mi się nie podobało. Te szczury tego, inkwizytora, ojej. One były chyba najgorsze, bo w przeciwieństwie do tego wszystkiego, co mnie spotkało, o, tym panom, ludziom chciałbym bardzo podziękować, bo mi się na przykład granie na ścieżce francuskiej podobało bardzo. Miałem naprawdę w końcu szansę tak lepiej posłuchać tego niby wspaniałego języka, jakim jest francuski, i może do nauki mnie nie zachęcił, ale tak, żeby posłuchać, to był fajny. Na pewno się dużo lepiej wczułem w grę. Słyszałem gdzieś chyba kawałek z angielskim dubbingiem. Głos Amishi jest bardziej surowy. Innych nie słyszałem, słyszałem tylko Amishię i mówię, on, jej głos był bardziej taki surowy. Ten mi się bardziej, dużo bardziej podobał. To jest, o, ciekawy list, ciekawe czy jest z Polski ktoś. Ale już to imię nie. O, szlapka. To na pewno... Szlapka, tak to najpierw powiedzieć. Amishia, który... Tkwa pomoc... Bardzo. Gra jest przyjemna. Wady ma jak wszystko, chyba nic, nie widziałem jeszcze gry bez wad. Rycerz. No to zrobiłem to. Czy ja bym... Największe teraz mam pytanie, czy ja bym chciał tą grę wymaksować. Czyli już... Ja wam pokażę, jak to wygląda jeszcze tak szybko. Bo ja zawsze wybieram z tego. I tu mamy tak. To jest jeden prezent i dwie osobliwości. Tak jest na każdym. Przyznam, motyw szczurów był naprawdę fajny, bo to było coś, czego ja nie widziałem. Mało gdzie taki motyw plagi. Wiem, co bym dodał. Bo ludzie też mnie nie gryzły. One mnie obraziły i dopiero jakby mnie przygniotły, to mnie zabijały, bo tak samo było z Nikolasem. I on też, najpierw go przygniatały, ale on się wyrywał z tego. On mógł się wyrywać. A na przykład byłoby fajne, jak ja bym... Nie tyle co mówię, że się wyrywać, a na przykład strzepać je, że na przykład szybko klika. Ja wiem, że to by dużo osób się dawało, ale czym częściej wpadamy, tym jesteśmy coraz bardziej zmęczeni i po prostu już w pewnym momencie nie dajemy rady.
znowu wypadnie. Wszystko jest z jednego. Na przykład nie mamy jednego kwiatka, dwóch osobliwości. A jak... Ma być ty najtrudniej znaleźć kwiatki. Kwiatki jest masakra, bo szukasz zielonego na zielonym. Ale... Nie wiem czy... Jak mi się uda, to mu się może pochwalę. A ja w dużych grach mówię, że ja zrobię coś bardzo tylko. Jedyną grą, gdzie tak powiedziałem, że zrobię platynkę, to był Horizon. Teraz mówię, czekam na drugą część. Tak? No to mówię, gra jest do pogrania, przyjemna, nie wiem czy będę ją jeszcze grał jeszcze, zobaczymy. Ale to co, na razie cześć i pa.